W zeszłym roku Polski Instytut Ekonomiczny wyliczył zapotrzebowanie na specjalistów z branży IT na 147 tysięcy miejsc do obsadzenia. W sieci hula dowcip o bezrobociu programisty. Ponoć wspomina o niej jako najgorsze trzy minuty swojego życia. Czy faktycznie ten dowcip ciągle ma rację bytu? Według raportu Just Join IT ze 130 tysięcy ogłoszeń opublikowanych na tym portalu w zeszłym roku zaledwie 5 dotyczyło Widać, ci, którzy zaczynają pracę na rynku w branży IT, nie do końca mają te same szanse. Jak te dane statystyczne wyglądają w rzeczywistości i jak prowadzimy nowoczesny HR w branży IT obecnie? O tym porozmawiam z ekspertkami. Pauliną Sakturą, People and Culture Manager w Hycron oraz Weroniką Lichnowską, Talent Acquisition Team Lead w Hycron. Dzień dobry, cześć. Witam, cześć. Ja nazywam się Hanka Dziubińska Kopka i zapraszam na kolejną odsłonę Hitox. Zacznijmy od tego żartu, weźmy go na tapet. Jak to jest z tymi trzema minutami bezrobocia programisty? Czy to jest nadal aktualne, Weronika? Jeśli chodzi o bezrobocie programisty, myślę, że to zależy od sytuacji ekonomicznej w kraju. Obecnie mamy kryzys i rzeczywiście część naszych programistów poszukuje pracy aktywnie, i my rekruterzy jesteśmy zdziwieni, kiedy piszą do nas sami na LinkedInie z prośbą o to, abyśmy znaleźli dla nich jakąś rolę. Natomiast to nie dotyczy wszystkich w branży IT. I myślę, że jeżeli tutaj odnosilibyśmy się do Hicron, my głównie skupiamy się w organizacji na SAP-ie, na wdrażaniu SAP-a, utrzymywaniu SAP-a i rozwoju też. W związku z tym u nas nie ma takich problemów. Nasi specjaliści są bardzo pożądani na rynku, więc my no tutaj z poziomu mojego zespołu naprawdę wielokrotnie musimy konkurować z wieloma ogromnymi organizacjami, aby pozyskać specjalistów do nas. Do organizacji. A co z zapotrzebowaniem na 147 tysięcy miejsc do obsadzenia? Czy, czy te liczby robią na nas wrażenie i jak właśnie tutaj będziemy budować tę konkurencyjność? Te liczby robią wrażenie, natomiast też należy pamiętać o tym, że sztuczna inteligencja coraz mocniej wchodzi do naszego życia i wiele tych ról, które teraz wykonywane są przez powiedzmy, nie wiem, testerów, być może zostaną w przyszłości gdzieś tam zastąpione na sztuczną inteligencją. Zatem na tę chwilę rzeczywiście te liczby wyglądają potężnie, ale myślę, że w praktyce do tej pory polski rynek IT radził sobie nieźle z, gdzieś tam z wypełnianiem tego zapotrzebowania do tego stopnia, że no myślę, że takim naszym największym wyzwaniem teraz jest to, że wiele firm spoza Polski korzysta z naszych zasobów. I tak naprawdę polscy specjaliści IT, polscy programiści... Wszystkie osoby, które gdzieś tam pracują blisko branży IT są bardzo cenione na świecie, jeśli chodzi o ich ekspertyzę, wiedzę. W związku z tym bardzo trudno nam niekiedy jako firmy polskiej, która no nie ma tysięcy pracowników, a jedynie 350, choć oczywiście rośniemy cały czas w liczby, konkurować no po prostu z korporacjami. Tak? Oni zupełnie inaczej podchodzą do pracowników. Oczywiście wszystkie strategie HR-owe skupiają się na tym, abyśmy byli coraz bardziej zwinni. Zależy nam na tym, abyśmy skracali procesy i jednocześnie też dbali bardzo mocno o ten well pracownika i jego zaangażowanie. Mhm. A powiedz, to chyba wyjątkowo trudne w takiej rzeczywistości, w której nie konkurujemy tylko właśnie z Polską, tylko z całym światem, ale ale Hycron to też nie są, nie, jest wyłącznie, nie są wyłącznie biura w Polsce, prawda? Zatrudniamy także w Australii, zatrudniamy w Hiszpanii, ale na dobrą sprawę zatrudniamy no nie tylko w miejscach, w których mamy biura. Tak, jeśli chodzi o Hikron, zdecydowanie tutaj konkurujemy z gigantami, natomiast cały czas świetnie sobie z tym radzimy. I myślę, że my, ja z perspektywy mojego zespołu, mogę powiedzieć, że kandydaci bardzo chętnie wchodzą w konwersacje z nami na LinkedInie i odpowiadają na nasze wiadomości. Myślę, że takim największym wyzwaniem we w konkurowaniu z gigantami um, jest to, że po prostu e, oni mają bardzo duże zasoby, jeśli chodzi o employer branding, mhm. o innego, te, tego typu działania. E, my natomiast no, tutaj skupiamy się mocniej na relacji z kandydatem, staramy się rozbudowywać te relacje. Wielokrotnie nasi eksperci em, w organizacji ściągają tutaj swoich kolegów i koleżanki mhm. i myślę, że to jest coś, czym możemy się pochwalić, e, że w Hicron naprawdę największa liczba zatrudnień to są, to są ludzie z polecenia. Co oznacza, że dla mnie, dla Pauli i dla wszystkich w naszym zespole, kiedy robimy sobie taki puszczek HR-owy, to oznacza tak naprawdę, że ludzie lubią tu pracować i chcą nas polecać innym swoim kolegom i koleżankom. Porozmawiamy w takim razie trochę więcej, przybliżmy sobie tego kandydata HR-owego do pracy w Hicron, bo on się chyba nieco różni, gdybyśmy wzięli go pod lupę i porównali z innymi. Może stereotypowymi, może standardowymi e, pracownikami software house'ów. E, ja znalazłam takie, m, taki raport e, in io e, badania przeprowadzonego w zeszłym roku w polskiej branży IT. I, i tutaj te wyniki dotyczą akurat wieku. E, 31% to osoby w wieku od 25 do 30 lat. Później jest grupa 30-34 lat z udziałem, 26%. I osób najmłodszych w branży w wieku 80%. 14-24 lata, jest jeszcze mniej, spadła do 14%. Wydaje mi się, że Highcron jest nieco starszy. Jest, ale jesteśmy z tego bardzo bardzo dumne, w zasadzie dumni no, cała organizacja, nie tylko my jako zespół HR, dlatego że no, SAP wiemy, że Hekron stoi SAPem, zawsze też tak się promujemy na rynku i z tego no, najmocniej jesteśmy na tym rynku znani. Nasz software house oczywiście rośnie w liczbie i ma coraz więcej klientów w swoim portfolio, natomiast no, gdzieś tam na rynku najmocniej ten SAP jest gdzieś obok brandu haikronowego. Jeśli chodzi o to zróżnicowanie wiekowe, wynika myślę z tego, że. SAP no już kilkanaście ponad lat temu gdzieś tam rozpoczynał swoją przygodę jako technologia. I wielu z naszych ekspertów też rozpoczynało swoją karierę w tej technologii. Zatem no, to zróżnicowanie jest naprawdę ciekawe w organizacji, ale też z naszej perspektywy wprowadza wiele pozytywnych aspektów do pracy naszych pracowników, takich jak między innymi to, że wiele osób, które już lata temu rozpoczynały swoją karierę w SAP-ie, Świetnie sobie radzi w roli mentora, świetnie prowadzi naszych juniorów. No i też dodatkowo służy takim wsparciem, i też no, pamięta te czasy, kiedy sama rozpoczynała swoją pracę w Sapie i no, mogą się po prostu podzielić blaskami i cieniami tej roli. Więc... Trochę tych zegarków jest wydawanych. Dokładnie, trochę tych zegarków wydajemy. Pociągnijmy temat dalej, bo y, mówimy o personie, poniekąd o personie, o, o takim kandydacie, którego przyjmujemy, y, ale właśnie. Chyba nie, wszystkich, nie wszyscy też łapią się w te nasze zasięgi, bo bardzo często jest podczas imprez rodzinnych, na przykład taki motyw, że ktoś mówi: A ja też, mojej koleżanki, wnuczek też jest informatykiem, może zatrudnimy jego. Jak to działa? Kogo zatrudniamy? Kogo poszukujemy? Kto jest tak naprawdę na celowniku HR-u? Tu zależy, bo jakbyś zapytała naszych menedżerów, to część naszych menedżerów uważa, że saperem może być każdy. Mhm. Każdy może dołączyć do, do SAP-a i, i gdzieś tam być konsultantem SAP-owym. Mhm. Myślę, że jest w tym poniekąd trochę prawdy, dlatego że wielu naszych konsultantów, czy to logistycznych, czy to finansowych, nie wywodzi się stricte z uczelni informatycznych, nie kończyło informatyki, ale kończyło studia właśnie związane z finansami. Czy, czy z logistyką. Oj, nie tylko. Są też, są też ciekawe tutaj konfiguracje, tak. jeśli chodzi o ukończone kierunki studiów. Natomiast myślę, że. Mm, to też nie jest tak, że informatyk to jest tylko ta osoba, która siedzi i koduje. No tutaj ja zawsze w takich sytuacjach, bo oczywiście wiadomo, że się zdarzają, mówię, że potrzebuję więcej danych i, i zazwyczaj wtedy staram się doradzić. Odezwiemy Natomiast, się do cioci? Tak, <laughs> możesz, możesz przekazywać kontakt do mnie. Dobrze. Natomiast jeśli chodzi tutaj o te profile, których my na tą chwilę szukamy, to są głównie subkonsultanci różnych modułów, wiadomo, może mamy moduły te bardziej popularne na rynku, jak FI, CO, SDMM. Natomiast my teraz jesteśmy w dosyć takiej ciekawej fazie rozwoju jako organizacja. Rozbudowujemy zespół SAP Success Factors. Pracujemy w zasadzie z dwoma najfajniejszymi projektami SAPowymi na rynku. Także na pewno tutaj w tym obszarze poszukujemy wielu konsultantów w różnych konfiguracjach modułowych seksys factorsowych. Dodatkowo też budujemy centrum kompetencyjne w obszarze PP i WM, więc będziemy chcieli mieć tutaj tak naprawdę dwa zespoły wdrożeniowe. Dużo się u nas dzieje. Na pewno nadal będzie się dużo działo, ale zapraszam wszystkich serdecznie do kontaktu z nami na Linkedinie. Myślę, że będziemy w stanie doradzić, w którym kierunku można zmierzać zawodowo. Jeżeli ktoś e, słucha nas dlatego, że w tytule jest o branży IT, a ty teraz opowiedziałaś tak naprawdę o modułach ściśle sapowych, to, to może tutaj e, być lekko skonfundowany. Z raportu IO, IO w, w, wyczytałam, że najbardziej popularne, Właśnie w branży IT e, kandydatury to są te na stanowiska DevOpsa, backend developerów, frontend developerów, e, testerów, project managerów, full stack developerów, mobile developerów i security e, inżynierów. E, powiedz, czy te stanowiska są też pożądane w high Cronie? Czy nasz software house e, rozwija się na tyle, żeby te stanowiska też u nas były gorące? Wiesz co, myślę, że tak jak najbardziej wszystkie te role, które teraz wymieniłaś, znajdą swoje miejsce w naszym software house. My co prawda, jeśli chodzi o software house, jesteśmy też w takiej fazie rozwoju. Jest to mniejszy obszar u nas obecnie w organizacji, zatem być może od razu specjalisty od security nie będziemy mhm. potrzebować. Natomiast zdecydowanie, jeśli chodzi o front-end deweloperów, back-end deweloperów, jak najbardziej. A co z tymi ludźmi, którzy nie mają umiejętności technicznych? Czy te działy również w Hajronie są, e, potrzebują obsadzenia? E, czy potrzebujemy ludzi o umiejętności miękkich? Czy, wiesz ja powiedziałabym że wszystkie osoby które mają umiejętności techniczne fajnie żeby też miały umiejętności miękkie wiadomo że jest to myślenie życzeniowe natomiast uważam że w pewnym momencie rozwoju swojej roli nawet w IT potrzebujesz mieć te umiejętności czy to będąc programistą który pracuje w sprintach i musi rozmawiać ze swoim zespołem i się z nim komunikować czy to już będąc na przykład solution architektem idąc do klienta i Tłumacząc zawiłe technikalia związane z Twoją codzienną pracą, ale tak naprawdę no, musisz używać em, na tyle prostych słów, żeby klient był w stanie zrozumieć, co, co tak naprawdę chcesz e, zrobić z nie wiem, z jego systemem czy, czy z jego kodem. E, zatem, no, tutaj uważam, że te umiejętności miękkie będą jeszcze bardziej na rynku pożądanymi. I nie należy się tylko fiksować na tym, że nie lubię ludzi, mm. um, więc nie chcę z nimi rozmawiać i, i jak będę pisać kod, to będę mieć święty spokój. To tak nie działa. Myślę, że w szczególności w tym nowoczesnym biznesie. No właśnie, te umiejętności miękkie są. Y są przez Was dość mocno punktowane i też wiem, że prowadzone wewnątrz, wewnątrz naszej organizacji dla naszych pracowników. Jako menedżerka People and Culture na pewno tutaj kładziesz taką bardziej strategiczną prawda, nacisk na, na rozwijanie naszych pracowników i pewnie też na utrzymywanie kandydatów. Czy pod tym względem też mogłabyś nam coś opowiedzieć? Jak najbardziej, jeżeli chodzi o rozwój kompetencji miękkich. Między to mamy dział Learning and Development, który też wewnątrz organizacji wspiera naszych pracowników w rozwoju tych kompetencji, co jest ultra ważne, dlatego że my głównie pracujemy dla klientów. My oczywiście mamy jakieś wewnętrzne projekty, które są realizowane, natomiast no głównie czy to obszar software house'u, czy obszar SAP'a, jednak nasz kluczowy, y Pracuje dla klientów zewnętrznych, polskojęzycznych, anglojęzycznych i niezbędne jest, aby te kompetencje miękkie były na relatywnie wysokim poziomie, od umiejętności obsługi klienta, rozmowy z klientem, współpracy, wysokiej jakości świadczenia usług. To, co jest dzisiaj dla nas ważne, i to też to, jakie mamy wartości. W tym roku też jeszcze bardziej rozwijamy obszar learning and development i tworzymy nawet katalog szkoleń miękkich, który będzie dedykowany dla całej organizacji będą ustalone terminy, każdy z pracowników będzie miał okazję zapisać się na dany termin, pójść, przeszkolić się i rozwinąć te swoje kompetencje, które są niezbędne w jego, w jego roli. Umiejętności miękkie robią wrażenia, a coraz więcej danych świadczy o tym, że nie tylko wrażenia, ale przynoszą realne korzyści, także wymierne i, i finansowe. To, to tyle, jeśli chodzi o to, jak doświadczają nas później klienci, dlaczego to jest istotne. Ale właśnie ten X Experience. Nie dotyczy tylko tego, jak front będzie postrzegany przez klientów, ale także przez kandydatów. I pojawia się ten motyw candidate experience. Co to jest i, i dlaczego to jest teraz tak bardzo istotne dla środowiska HR-owego? Wiesz co, myślę, że no jeżeli nawet przetłumaczymy to z języka angielskiego, jest to doświadczenie kandydata i tym dokładnie jest Candidate Experience. To jest ten moment, w którym wchodzisz na stronę karier, przeglądasz wszystkie role i w zasadzie decydujesz, czy chcesz wziąć udział w procesie rekrutacyjnym, czy nie. Później to jest ten moment, w którym kontaktuje się z Tobą ktoś z zespołu HR i przeprowadza pierwszą rozmowę. Później jest to Twoja rozmowa rekrutacyjna i to w jaki sposób została przeprowadzona. A jeszcze później feedback, jaki otrzymujesz, ewentualna oferta. Ale tak naprawdę nie powiedziałabym, że to Candidate Experience ogranicza się tylko do samego procesu rekrutacyjnego. To jest również proces onboardingu, czyli już tego dołączenia do organizacji. To jest też ten moment, w którym tak tak naprawdę słyszysz o marce mhm. um, i twoi znajomi na przykład opowiadają o tej firmie na imprezie czy też ktoś się dzieli z tobą niestety negatywnym doświadczeniem związanym z tą firmą także te wszystkie rzeczy o których wspomniałam składają się tak naprawdę na to candidate experience a później to candidate experience tak naprawdę zamienia się w zaangażowanie pracownika to jest niesamowite że tyle rzeczy dzieje się jeszcze przed pierwszym dniem pracy że te wszystkie elementy Elementy, o których wspominałaś, to jest jeszcze e, tak naprawdę taki prestart zanim, zanim e, zatrudnimy pracownika i wtedy ten pracownik, ten już świeżo e, upieczony pracownik HighCron wchodzi do naszej organizacji i właśnie, i tutaj zaczynamy budować jego e, zaangażowanie, jego... Nie wiem, lojalność? Motywację. Jak... Motywacja. O tak, dziękuję. Właśnie jak tutaj będziemy działać? Jakie będą kolejne etapy? Wiele płaszczyzn się na to składa. Od samego onboardingu, czyli to, jak osoba jest w ogóle wdrożona do roli, do organizacji, do stanowiska. Mamy w organizacji taką praktykę, że za każdym razem wyznaczony jest buddy, który przez pierwszy okres takiego wdrożenia do organizacji wspiera nową osobę w uzyskaniu informacji administracyjnych, poznawczych, jest organizacją, mówi trochę o kulturze organizacyjnej, gdzie szukać informacji, z jakich korzystamy, platform, um, ale oczywiście jest też inna osoba dedykowana do tego, aby wspierać osobę w wdrożeniu stricte już do stanowiska, do roli, aby ta osoba nie była pozostawiona sama sobie. E, korzystamy w takich sytuacjach z matrycy wdrożenia, mapy wdrożenia, która wspiera menadżerów i osoby, które szkolą w tym rozwoju. Jest to nie, niezbędne dlatego, że e, bardzo bardzo wiele firm i są też na to badania, że jeżeli osoby są źle wdrożone do organizacji, mm -hmm. do stanowiska w ciągu roku opuszczają firmę. I stąd jakby ten proces jest kluczowy. Następnie budowanie zaangażowania jest już tak naprawdę w rękach menadżera, w rękach lidera bezpośredniego przełożonego, którego rolą jest weryfikować to na bieżąco, dawać feedback. Motywować, y, oceniać pracę, ale też słuchać pracownika. Mhm. Branża IT, branża sopowa jest bardzo dynamiczną, y, dynamiczną branżą. Jeżeli my tutaj też nie będziemy na bieżąco y, mieć takiej lupki i patrzeć, czy ta osoba jest zadowolona, czy te zadania są dla niej okej. Okay, czy się rozwija. No to możemy przeoczyć ten moment, że rzeczywiście ta osoba powie nam jednak do widzenia. Dlatego ta czujność menadżerów jest bardzo ważna. Dlatego my tutaj też po naszej stronie prowadzimy wsparcie w prowadzeniu feedbacku, w budowaniu ścieżek rozwoju, tak, aby te osoby czuły, że Highcron jest przestrzenią, gdzie rzeczywiście ten rozwój mogą uzyskać czy opiekujecie się zarówno pracownikami właśnie nowymi jak i menedżerami wspieramy menedżerów w naszej roli powołana już od ponad półtora roku temu została rola HR Business Partnera i tutaj HR Business Partnerzy całą swoją energią i wiedzę przekazują menedżerom w wsparciu w zarządzaniu ludźmi w motywowaniu w budowaniu tego zaangażowania i to jest jeden, jeden element drugim elementem jest też są też szkolenia, Pakiety rozwojowe dla menedżerów. W zeszłym roku mieliśmy bardzo rozwojowy okres pod kątem hmm. liderskim, ponieważ w dwóch obszarach dużych, właściwie w trzech, zostały powołane nowe role liderskie, zwiększyła się nasza kadra liderska. Są to osoby nowe w roli bezpośredniego przełożonego. Wcześniej były to osoby techniczne. Stworzyliśmy cały globalny projekt Lions Leap, który był kierowany do młodych liderów jakby z całymi modułami jak zarządzać, jak motywować jak feedbackować swoich swoich pracowników. To jest tak naprawdę bardzo duży, bardzo szeroki plan, o szerokim spektrum, bo właściwie pokrywacie każdy, każdy poziom, prawda, czyli od takiego kandydata, który jeszcze nie jest w Highron, po takie najwyższe stanowiska, które mają się opiekować resztą organizacji. Staramy się. Ja Mm, też y, obszar w ogóle takiego miękkiego HR w HR-u, w Highcron y, nie, y, nie jest, jego kariera nie jest długa w Highcronie mm -hmm. tak? Dopiero od y, kilku lat ten obszar jest dziś rozwijany i my naprawdę staramy się bardzo rzetelnie patrzeć na to, jakie w Highcronie są potrzeby pod kątem mm -hmm. wsparcia właśnie menedżerów, kadry menedżerskiej w zarządzaniu y, i kreowaniu tych rozwiązań, tak aby przede wszystkim y, była niska retencja i żeby pracownicy byli e, zadowoleni i mogli się rozwijać. Wysoka retencja, przepraszam. Co się stało, że taki, taka potrzeba się pojawiła? Co się stało, że e, ten nacisk na właśnie na miękki HR e, przeszedł do realizacji? Wpływ na to miało kilka czynników, przede wszystkim trendy. My na ten moment, tak jak wspomniała wcześniej Weronika, konkurujemy z gigantami jeżeli w innych organizacjach jest ten miękki HR rozwinięty, firmy dają możliwości szkoleń, rozwoju e, fajnych projektów w wysoce wyspecjalizowaną kadrę menedżerską która prowadzi tych ludzi no to nie mogliśmy być gorsi e, my jesteśmy bardzo e, takim agresywnym rekinem e, w tym, pod tym kątem i chcemy jak najbardziej e, równie wysokiej jakości konkurować z takimi gigantami, ponadto Hicron też bardzo szybko urósł w ostatnich latach i rzeczywiście ta potrzeba rozwoju pracowników e, się zdecydowanie zwiększyła. I też mam wrażenie, że jest taki trend właśnie doceniania tego miękkiego HR-u, prawda? Nawet e, jest e, taki głośny case e, Simona Sinka, który nie mówi o miękkich e, zdolnościach, tylko ludzkich, prawda? Że miękki ma w sobie coś e, takiego deprecjonującego to słowo, e, a tak naprawdę są to pakiet bardzo ważnych umiejętności. Zdecydowanie myślę też, że szczególnie w branży IT, y, gdzie y, Większość osób, które tworzą firmy, czy to software houseowe, czy nasze, są to osoby introwertyczne, które mają wykształcenie inżynierskie. To nie są osoby, które przychodzą pierwsze, podnoszą rękę i mówią: Ja się chcę rozwijać, mhm. ja marzę o tym. Trzeba naprawdę umiejętności, aby do tych osób umieć dotrzeć. I e, umiejętnie zweryfikować to, co rzeczywiście ich e, będzie rozwijało i jak my w ogóle możemy, jako organizacja, wykorzystać kompetencje tych osób, czy to miękkie, czy twarde, tak aby obie strony były zadowolone. I jeszcze trzecia, bo klient. <grym> Oczywiście. E, mówimy o miękkich umiejętnościach, miękkich HE, e, miękkim hr -ze. To się też na pewno mocno wiąże z wartościami organizacji, z kulturą organizacyjną. E, powiedz, czy. Istnieje taki moment w rekrutacji, w którym sprawdzamy ten culture fit, czy kandydat pasuje do, do naszej organizacji? Zdecydowanie kultura organizacyjna i dopasowanie do kultury organizacyjnej jest kluczowym elementem efektywnego rozwoju organizacji i biznesu. I y Powiedziałabym, że to odbywa się w ogóle dwutorowo, dlatego że jedną rzeczą to jest kultura organizacyjna i weryfikowanie tego, czy osoba jest dopasowana do naszych wartości i tego, w jaki sposób działamy. Mówię tutaj o współpracy wewnątrz zespołu, między działami, o wysokiej jakości świadczonych usług, której, którą chcemy realizować dla naszych klientów, o odpowiedzialności. I teraz e, jest to weryfikowane za pośrednictwem wywiadu behawioralnego już na etapie rekrutacji ze strony HR-u, czyli talent akuzyczny specjalistyczny. Weryfikują już to za pomocą pytań. A drugim takim elementem jest dopasowanie do zespołu. Dlatego, że ponad to, że mamy pewne wartości kultury organizacyjną, to każdy zespół jest takim mikroelementem, który ma też własną kulturę. I może być tak, że w większości szukamy osób, które będą dopasowane do tej, do tej układanki puzli, ale czasami zdarza się tak, że będziemy poszukiwać kogoś zdecydowanie innego, że zespół jest bardzo załóżmy, introwertyczny i menadżer powie, że poszukuje kogoś z takim większym powerem, żółtą, okay. taką typowo żółtą osobę, która po prostu będzie taką, bardziej zdynamizuje ten zespół, tak? Więc to zawsze bardzo ważne jest to, aby zweryfikować kogo my dokładnie szukamy, nie tylko w oparciu o to, Jaka jest kultura organizacyjna i kto by pasował stricte do high-cond, czy do klienta, mm -hmm. ale też do danego zespołu? Rozmawiałyśmy już trochę o wieku kandydatów, rozmawiałyśmy o ich um, cechach takich typu introwertyzm, ekstrawertyzm, bo um, trochę zaczęłyśmy rozmawiać o lokalizacji zatrudnienia, ale pociągnijmy ten wątek, mm -hmm. bo bardzo dużo się zmieniło podczas pandemii. E, zaczęliśmy e, i pracować zdalnie, i zatrudniać zdalnie. E, ale, ale właśnie czy miejsce zamieszkania w Highcrown ma duży wpływ na to, czy osoba zostanie zatrudniona? Nie, nie ma dużego wpływu. Myślę, że tutaj to oczywiście też zależy od roli, no bo jeżeli jesteś menadżerem zespołu, no to oczywiście możesz pracować dla nas zdalnie, natomiast pojawią się takie momenty, mm -hmm. w których będziemy Cię prosić o to, abyś po prostu przyjechała do naszego biura i spotkała się ze swoim zespołem. Natomiast absolutnie nie ograniczamy się co do lokalizacji, jeśli chodzi o Polskę, to tutaj pracujemy z ludźmi z całej Polski. Absolutnie te trzy nasze biura, które mamy, czyli Wrocław, Poznań i Warszawa, w tych, w tych działaniach nas nie ograniczają. Mamy też oczywiście biura poza Polską, mamy biuro w Maladze i mamy biuro w Australii, w Sydney. No i tam też oczywiście zapraszamy naszych konsultantów, jeśli chcą z nami współpracować. To są oczywiście nasze spółki córki. Natomiast gdzieś tam rekrutacyjnie ja ze swojego poziomu zarówno opiekuję się Australią, jak i Hiszpanią, więc zapraszam, oczywiście zawsze odpowiem na wszelkie pytania, jeśli chodzi o współpracę z nami. A wróćmy do tej kultury organizacyjnej. Jak się ją utrzymuje w zespołach rozproszonych? Czy to, to wygląda na skomplikowane zadanie? Bo to jest bardzo skomplikowane zadanie, które wymaga bardzo dużego zaangażowania, przede wszystkim ze strony menadżera. I to, co jest bardzo ważne, to to, aby firma udostępniła takiemu menedżerowi odpowiednie narzędzia, tak? czyli w naszym wypadku jest to odpowiedni komunikator, teams, różne narzędzia, miro do prowadzenia różnych spotkań kreatywnych, które będą wspierać w takim burzowaniu. Natomiast niezbędne jest to, aby menedżerów edukować i wspierać w zarządzaniu pod kątem motywowania. Utrzymywania tego zaangażowania, aby to nie wpadało trochę w taki mikromanagement, że a, ktoś siedzi w suwałkach i ja nie wiem, co on robi, to <noise> będę teraz kazał mu się spowiadać od 8 do 16, co okay. po minucie. Um, oczywiście my, jako organizacja, też udostępniamy narzędzia do jakby raportowania czasu pracy, tak? e, zarządzania projektami, więc bardzo ważne jest to, aby firmy udostępniały te narzędzia. Do komunikacji, do zarządzania projektami, ale też wspierały menadżerów w tym jakże trudnym zadaniu, czy to jakby ze strony herb, z partnerów, czy prowadzenia też szkoleń, jak zarządzać zespołami rozproszynymi, czy jeszcze rozwoju, rozwoju liderów. Pracujemy wszystkie w branży IT jednocześnie nie programując to o nas, ale jesteśmy bardzo blisko tych technologii. Co, cały czas słyszymy o tym, że e, Hikron przeprowadza wdrożenia, gdzie wykorzystywana jest sztuczna inteligencja, robotyzacja, automatyzacja, optymalizacja, bardzo dużo e, długich wyrazów kończących się na zacja. E, I e, teraz powiedzcie mi, czy, czy AI, czy ChatGPT i tak dalej, i tak dalej, czy to ma wpływ Także na waszą pracę. Są to ultra pomocne narzędzia, szczególnie w obszarze na przykład, komunikacji, chat GPT może być świetnie wykorzystywany do tego, aby, aby wspierać. Myślę, że różne chatboty, które w wielu organizacjach działają, nawet do prowadzenia jakichś wstępnych rozmów rekrutacyjnych, czy nawet wewnątrz organizacji, na przykład um, jak złożyć jakiś wniosek, prawda? I piszesz, masz od razu odpowiedź, zresztą wiele jest firm, nawet jak się prawda, dzwoni do banku, to też rozmawia się z botem, a nie z żywym człowiekiem. I jak najbardziej myślę, że warto się w tym aspekcie edukować, być na bieżąco z trendami i umiejętnie wykorzystywać te narzędzia tak, aby pomagały w codziennej pracy. Ehm, czy nas zastąpią? Bo to jest pewnie kolejne pytanie, które, które chciałabyś zadać, bo pada one... E... Pytanie nieme. Tak, bo y, y, bardzo często można, można je usłyszeć. Y, my jesteśmy przekonane o tym, że nie. Y, sztuczna inteligencja nie jest na dzisiaj w stanie zastąpić ludzkiego człowieka, ludzkiego oka, empatii, kreatywności i przede wszystkim emocji. Emocji, które jesteś w stanie wyczytać z drugiego człowieka za pośrednictwem gestykulacji, y, gałki ocznej i y, po prostu szczerej rozmowy. Ja tutaj też ze swojej perspektywy mogę dodać, że jakiś czas temu byłam na takim zlocie hr na którym nam rekruterom pokazali właśnie takiego bota, który miałby przeprowadzać rozmowy rekrutacyjne. I powiem zupełnie szczerze, ze swojej perspektywy odniosłam się oczywiście do siebie jako kandydata w tej roli. Kompletnie ten bot mnie nie przekonywał do siebie. Mhm. Uważam, że w rekrutacji bardzo ważne jest budowanie relacji z kandydatami i bardzo ciężko będzie. To zbudować za pośrednictwem bota. Także ja też zupełnie nie boję się tego, że kiedykolwiek sztuczna inteligencja będzie w stanie nas zastąpić w naszym. Ja trochę to jeszcze zespole. bym posiągnęła, co mówi Weronika, <laughs> właśnie o tym budowaniu relacji. E, rekrutacja w obszarze IT jest jak sprzedaż. I tak samo jak w sprzedaży, bardzo ważne jest nawiązanie relacji z klientem, i czasami on bardziej przyjdzie do ciebie. Bo ma z tobą relację, a nie dlatego, że mhm. jest taniej i przyjdzie nawet jak będzie drożej, tak samo jest tutaj. Mhm. Jeżeli rekruter nawiąże odpowiednią relację z kandydatem, to będzie w stanie go przekonać do danej firmy, nawet jeżeli te warunki, które mu proponuje, nie będą w 100% odpowiadać na jego oczekiwania. Ja też mam wrażenie właśnie. W... Rozmawiając z ludźmi z Hikron, że trochę też te zespoły mają takie, taki rodzaj poczucia przynależności do swoich rekruterek, że się mówi, że bo ja jestem od Weroniki albo i tak dalej. To jest jakiś taki sentyment, prawda? Myślę, że tak. Myślę, że to po prostu właśnie wynika z tego, że ja i mój zespół mamy takie podejście do kandydatów, którymi opiekujemy się w procesie rekrutacyjnym, że to są nasi klienci. Chcemy, żeby wszystkie osoby były zadowolone z tego procesu, żeby miały jak najlepsze candidate experience, o którym już dzisiaj rozmawiałyśmy. I takie wspomnienia właśnie z tych pierwszych twoich dwóch dni w organizacji zostają z tobą. No i my też jako zespół rekrutacji zawsze staramy się przywitać z tymi osobami, które zrekrutowałyśmy, porozmawiać chwilę na kawie, odezwać się do nich po dwóch miesiącach, zapytać jakim się pracuje w organizacji. Także no, te relacje, relacje jeszcze raz relacje to jest to czym budujemy tak naprawdę tą organizację i myślę, że też nasz zespół HR-owy. W takim razie ja wam życzę bardzo rozwoju tych relacji i rozwoju e, dalszego całego highcron, bo to trochę od was zależy, więc e, wszystkiego dobrego i dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo.